Hej, siemanko, to ja z Grzeczności, witam was w kolejnej recenzji napojów na kanale. Napojem testowanym dzisiaj jest Timbark Kolawe, czyli Timbark o smaku coli. Lecimy. Ciekawe, co pisze pod zawleczką. To ta chwila, o, to ta chwila, nieźle. Jak zawsze pod Timbarkami są fajne rzeczy piszą. Czuć zapach, od razu jak otworzyłem, czuć fajny zapach coli. Ciekawe, czy to jest zwykła kola przelana do innej puszki ze zwiększoną ceną. Tak mi się wydaje, że będzie w tym przypadku. Zobaczymy, jak będzie ze smakiem. Nie smakuje to jak Coca-Cola. Tylko jak jedna z tych tańszych coli, na przykład taka z Biedronki. Ta jest może trochę lepsza od tej z Biedronki, ale czuć tutaj tą taniochę taką. No kokosów nie ma, kokosów też się nie spodziewałem. To raczej od takiej firmy jak Timbark nie można spodziewać się kokosów, jeżeli chodzi o na przykład taki smak jak cola. Dobra, więc notę tutaj ja się zastanawiam, jak ją dać, bo tutaj no cola nie szczerze mi nie smakowała mi aż tak dobrze, nie jest taka dobra. Daję to 5 na 10. Jakby ta cola była mocniejsza, w sensie taki mocny smak jak w Coca-Cola, no to jakby się ta cola jeszcze czymś wyróżniała na tle właśnie napojów typu cola, to kurde, wtedy to nawet dałbym 7. Ten smak się wyróżnia, ale jest mało intensywny. No i czuć, jakby tutaj była po prostu zmieszana woda z takim sokiem o smaku coli. Także nota 5 na 10. Większej noty nie daje, bo nie da się tutaj wykrzesać większej noty. Cena, no to ten bark nie jest też jakoś specjalnie drogi, ale smak tutaj dużo właśnie bardzo obniżył notę. Także nota 5 na 10. Jeżeli lubicie go u mnie testowanie napojów, zostawcie już teraz łupeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz. Udostępnijcie te filmy znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne. Do następnego, na razie, cześć. Hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem. Także siemanko, do następnej recenzji napojów. Siemanko, to jest 16.